Dzień dobry, Jan Piński. Moim i Państwa gościem jest Piotr Tymochowicz. Witam Janku, witam Państwa. Dziś, drodzy Państwo, porozmawiamy o Krystynie Pawłowicz, chamce prezesa, hejterce prezesa. Zanim przejdziemy do Krystyny Pawłowicz, taka informacja, że wśród naszych widzów jest oczywiście Jarosław Kaczyński i nie tylko, bo jeszcze Mariusz Kamiński, parę innych osób. Pan Duda. I w docenieniu tutaj trafnych diagnoz psychologicznych i osobowościowych postanowili przywieźć Piotra do ojczyzny, żeby móc bliżej zaznajomić się z jego diagnozami. Właśnie ustaliliśmy, że technika operacyjna, którą zakładają Tomkowi Szwajgiertowi, ma być właśnie związana z próbą wysłania po Piotra Tymochowicza łowców cieni do Azji. Ponieważ, drodzy Państwo, tam nie działają jakieś umowy, które ich obowiązują, więc wygląda na to, Piotrze, że zamierzają cię po prostu jak agenci Mossadu poczęstować jakąś kawą, zatrutym papierosem i O, jeszcze raz. przywieźć w bagażniku. Polon do dyspozycji, są środki od Putina do dyspozycji. No Nie, to ja. życzę powodzenia. Ja myślę, że środki od Putina to nie, ale myślę, że bo ja słyszałem o nim, że nie lubią przede wszystkim marzyć. W 2021 roku marzyli o tym, żeby porwać z Włoch mecenasa Romana Giertycha. Ponieważ w tym planie odmówiła uczestniczenia im agencja wywiadu, to za karę obcięli jej budżet o 20% na rok 2022, w którym się spodziewali wojny. Tak, drodzy Państwo, spodziewając się wojny, wiedząc o tym w listopadzie, że będą mieli wojnę, obcięli budżet wywiadu o 20 tam procent, bo uznali, czy o kilkanaście procent jakoś tak, bo uznali, że to musi być kara za to, że nie czują się częścią planów. No, w każdym razie, Piotrze, gratuluję. Naczelnik Polski, pan Jarosław Kaczyński, Zwykły poza. Ewidentnie, ja to zawsze mój ojciec mawiał, że tylko za prawdę się ludzie obrażają, że nieprawdziwe rzeczy nie bolą. Więc diagnozy były trafne. Przejdźmy do naszej bohaterki dzisiejszej, Krystyny Pawłowicz. Jest to bardzo, przede wszystkim pani, która twierdziła, że osoby po 65 roku życia powinny zniknąć z życia publicznego, a ona ma już, uwaga, 71 lat. No, jest teraz w drugim roku tej swojej służby w Trybunale Kaczyńskiego, no bo to nie jest przecież Trybunał Konstytucyjny. Takowy już przestał istnieć w 2016 roku, kiedy dopuszczono do orzekania tak zwanych sędziów dublerów. Więc krótkie takie przypomnienie, kim jest Krystyna Pawłowicz. W czasach komunizmu robiła błyskawiczną karierę jako studentka. Skończyła te studia sobie bardzo, bardzo szybko. Zapisała się do przybudówki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Następnie w 1979 roku należała też do Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, też również kolejnej takiej organizacji blisko sprzęgniętej z PZPR-em. Dość ciekawe wygląda również jej pochodzenie, bo to w PiS-ie lubią się wyzywać od resortowych dzieci. A tutaj były poseł Zbigniew Nowak nazwał ojca Pawłowicz konfidentem UB oraz NKWD i ideologiem KWPZPR, który w 1950 roku został skazany za przywłaszczenie kasy z Urzędu Miejskiego w Gdańsku 50 tysięcy złotych, za co otrzymał prawie 2 lata więzienia. Pawłowicz posłowi odpowiedziała jedynie, że ojciec nie mówił jej o tych sprawach, prosi o dokumenty i że bez względu na wszystko ojca kocha i jest mu wdzięczna. Ta taka dygresja dotycząca spraw rodzinnych. Natomiast Pawłowicz należała do organizacji tej komunistycznej, ale nie była takim szeregowym tutaj członkiem. Ona działała aktywnie w samorządach, była sekretarzem Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego, więc musiała być wyjątkowo zaangażowaną studentką.
Co więcej, studia według dokumentacji skończyła w 1 stopnia w 2 lata. Potem była też aplikantem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie już w 1976 roku. Więc to miała wtedy lat 24. To bardzo, bardzo krótko. Jeszcze w 1987 roku na łamach życia gospodarczego wychwalała Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. To było taka unia gospodarcza ze Związkiem Radzieckim i Demoludami. No i konkretnie mówiła, jakie to fajne są polsko-radzieckie spółki, które działały w ramach tej unii. Ale najciekawszą rzecz zrobiła w 2007 roku, kiedy będąc biegłym ekspertem prawnym na procesie Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i dwóch funkcjonariuszy CBA, napisała opinię, która umożliwiła skazanie go na 3 lata więzienia, bo napisała opinię, że według niej wiedzy prawniczej oni po prostu złamali prawo, fałszując dokumenty. Więc to jest też takie bardzo ciekawe. Ja mam wrażenie, że ktoś wybrał Pawłowicz na eksperta, żeby Pawłowicz po prostu wymyśliła jakąś ekwilibrystykę prawną i pozwoliła im się pozbyć kłopotu z sądzeniem Kamińskiego w myśl zasady, że nie wsadzamy siebie nawzajem, bo to wsadzanie Kamińskiego za ewidentne przestępstwa szło bardzo opornie. A tutaj proszę, dzięki ekspertyzie pani Pawłowicz, Kamiński z Wąsikiem dostali 3 lata więzienia bezwzględnego. I jakoś ona się z tego później wytłumaczyła, no bo zaczęła robić karierę. W 2007 roku Sejm ją wybrał właśnie głosami PiS na członkinię Trybunału Stanu. Roman Giertych zdradzał, że wcześniej prosiła, przychodziła do niego i osobiście prosiła, żeby wybrać ją do Trybunału Konstytucyjnego, że się przyda i że jest fajna. W 2008 roku twierdziła, że traktat lizboński jest niezgodny z konstytucją. Od września 2009 do marca 2010 była w Radzie Nadzorczej Telewizji Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości oczywiście. Posłem została dopiero w 2011 roku. Dosyć ciekawy cytat z 2017 roku, który dużo o niej mówi. Kiedy była awantura z tymi projektami czy zmiany ustroju sądów, no po tych projektach, które zawetował Andrzej Duda, też ewidentnie niekonstytucyjnych, zaproponował kolejne rozwiązanie, też niekonstytucyjne. I pani profesor Pawłowicz wystąpiła publicznie, mówiąc, że ten projekt jest oczywiście niezgodny z konstytucją, ale ponieważ takie są uzgodnienia polityczne, to ona go będzie popierać. No i teraz to jest ciekawa rola. Ona pełni taką rolę osoby, która ośmiesza Trybunał Konstytucyjny i robi to oczywiście świadomie na polecenie Jarosława Kaczyńskiego, czyli wypisuje jakieś wulgarne hejty na Twitterze w dziwnych godzinach, robiące wrażenie, jakby no pisała, nazwijmy to, nie będąc w pełni sił poznawczych. Sugestie, w jakim stanie się jest i co ten stan powoduje, na razie pomijmy, natomiast no, na pewno są to tweety wulgarne, odwracające uwagę, cechujące się brutalnością, charakteryzujące się wszystkim czym nie powinien się charakteryzować sędzia najważniejszego podobno sądu w kraju. No to, że on nie jest sądem, to jest jedno, to, że PiS utrzymuje, że on jest, jest drugie, ale tak naprawdę ja mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński pracuje na to, żeby te sądy konstytucyjne już raz na zawsze po prostu się ludziom kojarzyły nie z czymś wzniosłym, prawdziwym, tylko właśnie z czymś obrzydliwym, nieelitarnym, gdzie zasiadają po prostu prostacy, chamy, od których byle Kowalski ma większą kulturę osobistą. Piotrze, oddaję Ci po tym przedługim wstępie, oddaję Ci głos. Masz absolutnie rację, że Krystyna Pawłowicz jest żołnierzem. Jest żołnierzem, który jest bardzo użyteczny w różnych dramatycznych chwilach, żeby przykrywać pewne niewygodne rzeczy. Za pomocą również pewnej promocji chamstwa, bo
od czasu, kiedy ponownie rządzi PiS, mamy niebywałą po prostu w Polsce promocję i gloryfikację i nobilitację chamstwa pospolitego, czego właśnie nośnikiem, w fizyce byśmy powiedzieli podstawowym źródłem czy kwantem pola jest właśnie pani Pawłowicz. Natomiast na moment chciałbym wrócić do pierwszego wątku, który poruszyłeś, dlatego że no, plany Jarosława i Ziobry spełzły na niczym. Wiedząc o tym, że mogę mieć pewne ważne dokumenty od Andrzeja Lepera, no, starano się zabrać mi jakąkolwiek wiarygodność do końca życia. I cholera, nie udało się. Ludzie w momencie, kiedy dowiedzieli się, jaka była prawda, no, poukładali sobie to wszystko w bardzo spójną i logiczną całość. No i to nie wypaliło. Myślę, że oni wiedzą coś więcej, co zdradzę po raz pierwszy u ciebie. Otóż od kilku ważnych polityków z różnych stron miałem liczne rozmowy ostatnio i to jest może też pokłosie tych rozmów i tych kontaktów, aby zostać liderem zjednoczonej opozycji, żeby zjednoczyć opozycję w Polsce. No ale tutaj chciałbym uspokajająco wpłynąć na Jarosława i Ziobrę i całą bandę potworniaków. Myślę, że nie będę, nie chcę występować w roli tego Szewczyka, zdaje się, tak? Kto, legenda głosi, że to Szewczyk zabił, podstawił tego baranka i zabił smoka. Nie, nie mam takich ambicji. Ale zawsze może być tym, który stworzył tego baranka i już tam odpowiednio doprawił. A dratewkę to się gdzie indziej znajdzie. Nie, ale bardzo dobrze, że planują coś, bardzo dobrze, że ludzie to widzą, bo tym bardziej wypływa na wierzch prawda. Jak bardzo byłem niewygodny i jak bardzo zależało tym potworniakom, żeby mnie zniszczyć. Do dzisiaj, jak bardzo im na tym zależy, jak jestem cholernie niewygodny, jak prawda boli, zobacz, potwornie boli i, no, i w związku z tym narasta chęć eliminacji tego źródła. No, natomiast cóż, ja nie planuję, póki co przynajmniej, tego, by wjechać na białym koniu. Myślę, że spokojnie poczekam do procesu w Norymbergii. I no i może się przydam wówczas, gdy trzeba będzie rozliczyć szanowne towarzystwo z różnych rzeczy. Natomiast to, co się nie mieści w głowie, to to, że zobacz, Janku, znaczy ja bym się bardziej o was obawiał i tutaj o, wy dzięki. Jesteście na miejscu i trochę się niepokoję w związku z tym, bo tak jak przed programem słusznie powiedziałeś, musieliby was jednocześnie zaaresztować. Ale Janku, co to dla nich za problem? Co to dla nich za problem? Zostawmy, słuchaj, Piotr, ryzyka są znane, ale ryzyka są obopólne. Prawda jest taka, że oni analizują, czy im się to opłaci, czy nie. No i na razie wychodzą z założenia, że może im się to nie opłacić, bo dziś kanał ma 156 tysięcy subskrybentów. Awantura, którą spowoduje, może doprowadzić do tego, że będzie miał 300, 350 albo no, 500. Poza tym co robimy, co możemy robić? No, po prostu nagłaśniać prawdę, publikować to, co wiemy, mówić o tym, co planują. No ponieważ znaczy, więc dlatego mówię, skoncentrujmy się, wyświetliliśmy ten ich plany, tak. Bo to jest oczywiście ważne, żeby wiedzieli, po to między innymi to robimy, za co jesteśmy krytykowani przez tych, którzy mają upoważnienie do kontaktów z nami, bo to jest tak, są tak zwane śluzy legalne, nielegalne, którzy oni są najbardziej wkurzeni tym, że nie kontrolują ludzi, z którzy się z nami kontaktują. Natomiast dla nich jest po prostu niedopuszczalne, że wiemy i podajemy to do publicznej informacji, tym samym ośmieszając ich, bo są nieszczelni, bo widać o tym, że ludzie nie wierzą w to, że oni wygrają kolejne wybory, nie wierzą w to, że będą rządzić i krótko mówiąc próbują sobie zapewnić lepsze, przychylniejsze spojrzenie na
na nich przez ludzi, których, jak uważają, będą, których głos się będzie liczył w debacie publicznej po zmianie władzy, bo tak naprawdę to o to chodzi. Nie wiem, czy oglądałeś ostatnio, jak wygląda Jarosław Kaczyński. On wygląda bardzo słabo. I to jest moje zdanie takie, że ja oczywiście... Myślę, że Janku, tym słabiej wygląda, im więcej naszych programów ogląda. Tak. Więc to, tak może być, oczywiście. Tak może być, dlatego mam nadzieję, że przyłożymy się jeszcze do owego wizerunku. Chociaż no, trudno sobie wyobrazić, żeby potworniak jeszcze gorzej wyglądał niż potworniak. No, ale okej, no, właściwie wszystko jest możliwe. Natomiast wracając do pani Pawłowicz, ja chciałbym coś przekornie powiedzieć, trochę i przewrotnie, że to, co obserwujemy, to jest też nie tylko wykorzystywanie całego aparatu represji państwa przeciwko niewygodnym jednostkom, to co szykują ewentualnie na nas, czy na innych niewygodnych ludzi, czy na Giertycha, no to się po prostu w głowie nie mieści, że cały aparat represyjny państwa jest, to jest Białoruś, to powiedzmy wprost. Białoruś, Rosja. To jest Białoruś po prostu. Nie ma państwa polskiego. To jest jakaś karykatura po prostu i zarówno dyktatury, jak i państwa. No ale okej. Pomijając jakby to wszystko, to przewrotnie chciałbym powiedzieć, że ten widać taki elementarny brak szacunku czy pomiatanie wręcz własnymi wyborcami. Bo no, może nie wszyscy to zrozumieją jasno, ale promowanie chamstwa dlatego, że elektorat jest pospolitym chamstwem w większości, no to w gruncie rzeczy, znaczy to nie ma nic wspólnego z sympatią do elektoratu. To jest skrajny cynizm. To jest skrajny cynizm i w rezultacie absolutny brak szacunku dla prostych ludzi, którzy wcale nie muszą być chamami, tak? Umówmy się, że prosty człowiek ani nie musi być głupi wcale, bo istnieje takie pojęcie jak na przykład chłopski rozum. I prosty człowiek absolutnie nie musi być chamem. Natomiast oni to ujednolicają, zauważ, oni i promują. Oni tak, i promują równają. Chamstwo tak, jak gdyby to było coś naturalnego i oczywistego dla całego elektoratu. No ja w tym widzę no, przerażający brak szacunku dla własnego elektoratu. Ale aczkolwiek mnie to nie dziwi specjalnie, dlatego że oni przymilając się elektoratowi zagroż go nie szanują. No, liczne były i są liczne przykłady na to, że raczej gardzą własnym elektoratem. Tak, ale są w ogóle jego wypowiedzi z lat wcześniejszych. On, tutaj rozmawialiśmy, że on w latach 90. Zachowywał się w ten sposób, że opowiadał właśnie o takich Polaczkach, alkoholikach, właśnie z takim pogardą, że to miał być ten właśnie taki elektorat pospolity. Potem jeszcze mówił o tym, że nie można wprowadzać, to generalnie mówił o Polakach, którzy w większości tutaj domach to wygląda tak, że wraca, pije alkohol, ogląda pornosy i potem powtórzył to jeszcze na początku XXI wieku, a potem zmienił optykę i przestawił cały elektorat partyjny pod tych ludzi, przy czym on im dał je przekaz, że bądźcie tacy, jacy jesteście. Jesteście super, nie musicie się zmieniać. To po prostu my wam jeszcze damy forsę. No, czyli damy wam jeszcze socjal, który się wam należy. Natomiast... Tak. Wracając do kwestii pani Pawłowicz, to jest jakby bardzo ważny żołnierz w sensie umiejętnego i błyskawicznego rozpraszania uwagi. No, pamiętamy, że tematy dnia na przykład są rozsyłane codziennie przez różnych spin doktorów PiS-u i bardzo myślę, że oni się bardzo boją właśnie historii, afer różnego typu, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na
ujawnienie prawdy na ich temat. Dlatego tak mówienie Pawłowi, czyli promowaniu chamstwa, to ona na pewno można powiedzieć jedno, ona jest skuteczna w tych swoich działaniach. Zobacz, że jak takie posłuszne owce, dziennikarze podążają za jej aforyzmami, za jej chamskimi zachowaniami, rozpisują się na ten temat, przykrywając tym samym różne ważne tematy, które mają nie wypłynąć, które mają pozostać ukryte. I w tym sensie Pawłowicz spełnia swoje zadanie. No plus oczywiście to wszystko, o czym mówiłeś, próba ośmieszenia Trybunału, próba pokazania, jak to jest daleko i nieistotne od zwykłego, prostego obywatela. No tak, który ma się skoncentrować na tym, co PiS mu oferuje w ramach prezentu wyborczego. Trochę niestety mi to przypomina niebezpiecznie, czy kojarzy mi się raczej niebezpiecznie z pewną opłaconą funkcją. To znaczy, ja prześledziłem sobie życiorys pani Pawłowicz i nie do końca mi się chce wierzyć, żeby... Aha, jeszcze przepraszam, muszę nawiązać do tego braku szacunku, bo bardzo podobny obraz jest wśród księży polskich, którzy najbardziej nie znoszą, z największą pogardą odnoszą się do najwierniejszych osób, które padają im do stóp, do dewotów i dewotek. Żaden ksiądz nie szanuje nawiedzonych dewotek i dewotów. Raczej uciekają od nich, kierując swoją uwagę na piękne kobiety, z którymi mogliby mieć romanse, tudzież na dzieci, jak wiemy powszechnie. Więc no, tak to działa, tak to funkcjonuje, to jest zjawisko stare jak świat. To zresztą widać na niektórych filmikach, gdzie na przykład dary są składane Sromotnikowi czy Rycykowi i te dewotki tak chcą całować jego stopy, jego podbrzusze, nie wiem, kurwa, wszystko No to tam chcą prawda, całować. że I rzucają mu widać, się, z jakim... rzucają mu się, tak. rzucają się do I całowania widać jego rąk. To obrzydzenie w oczach, z jakim on obrzydzeniem odpycha tych starych dewotów i te stare dewotki, które tak manifestują mu wierność i oddanie. Także to jest zjawisko dość powszechne, że jakby w polityce, a przecież Rydzyk czy Sromotnik, no niczym innym, tylko polityką tak naprawdę kościelną się zajmuje. Więc to jest naturalne. Naturalne, natomiast jest jeszcze coś fantastycznego w pani Pawłowicz. Coś, co może zachwycić. Może nie samą panią Pawłowicz, ale samym zjawiskiem. Bo jeśli byśmy mieli semantycznie ocenić panią Pawłowicz, to musielibyśmy powiedzieć, że to jest przykład żywego z krwi i kości oksymoronu. Oksymoron. Czyli? Ja może wyjaśnię w kilku słowach, co to znaczy ludzki oksymoron. Bo Proszę. pani Pawłowicz jest chodzącym ludzkim, żrącym na sali sejmowej, wydalającym prawdopodobnie też ludzkim oksymoronem. Oksymoron jest wtedy, kiedy powiemy jakiejś kobiecie: o Boże, jak strasznie pięknie pani wygląda. No to jest oksymoroniczne stwierdzenie. Czyli gdyby na przykład pozbierać z zakładów karnych doliniarzy tak zwanych. Ja jestem taki biegły w gwarze i w określeniach więziennych, bo przypominam, PiS chciało mnie zlikwidować w areszcie tymczasowym i trzymali mnie tam 13 miesięcy. Więc doliniarze czy kwadraciarze, kwadrat to mieszkanie, inaczej mówiąc, a kwadraciarze to ci, którzy obrabują, ukradają mieszkania. Doliniarze to złodzieje kieszonkowi, dla wyjaśnienia. No to wyobraźmy sobie, że zbieramy tych doliniarzy, złodziei kieszonkowych, którzy robią wykłady, jeżdżą po Polsce i robią wykłady no, na temat, że nie warto kraść,
że warto po prostu dawać pieniądze, a nie zabierać pieniądze. Mordercy, zbieramy morderców, te wszystkie enki, najbardziej niebezpiecznych, tam chyba spod Łodzi gdzieś na przykład, zbieramy i oni o takim innym autokarem jeżdżą po Polsce, zapierdalają i robią wykłady, rozumiesz, jak cenne, na temat, jak cenne jest życie, jak należy szanować życie innych ludzi. No to pani Pawłowicz, która od razu po obserwacji kilkusekundowej jest jasne, że kojarzy się z sanitarną specjalistką od inseminacji krów rozpłodowych, to ona mówi coś o etyce, ona coś mówi o Biblii, ona coś mówi o aborcji, jak jest bardzo czymś złym. No to pasuje, tak jakby właśnie temat inseminacji krów rozpłodowych porównać do baletu Jezioro Łabędzie na przykład. No, to jest ciekawe, bo to jest sprzeczność sama w sobie. To musi wywołać koncentrację uwagi na takiej Pawłowicz. To musi wywołać jakby specjalną uwagę w jej kierunku i być może właśnie o to chodzi. Ale analizując jej życiorys z różnych zresztą serwisów, jedna rzecz bardzo mocno jakby stała się cierniem w moim oku. Mianowicie zauważyłem takie hasła, bardzo często powtarzające się przy jej okazji, bardzo często powtarzające się słowo nauka. Nauka, nauki praw, doktor habilitowany nauk prawnych na przykład, że zajmowała się edukacją naukową, że koncentrowała się na naukach prawnych. No tutaj powinniśmy, myślę, gwoli uczciwości, powiedzieć też prawdę na ten temat przy okazji pani Pawłowicz. No, szanowni państwo, pomijając ścisłe argumenty mówiące o tym, że nie ma tam metody naukowej, nie ma brzytwy Okhama, to postaram się poglądowo powiedzieć. Istnieją dwie dziedziny, identyczne, żebyśmy nie mieli wątpliwości, po prostu identyczne, niczym się nie różnią, niczym po prostu. Ale zobaczycie na tym przykładzie, który opowiem, jak PR, metody manipulacji PR-owej całkowicie są w stanie zrobić czystą wodę z mózgu ludziom na całym świecie. Tak, no więc przywołajmy te dwie dziedziny, które się niczym od siebie nie różnią. To jest jak szczur pospolity, paskudny, brzydki, cuchnący, kurwa, i piękna szynszyla w klatce trzymana. Słuchajcie, jakbyście wydobyli mięso szynszyli i szczura, kurwa, smak jest ten sam. Mięso jest dokładnie to samo, próbowałem, coś wiem na ten temat. Natomiast zobaczcie, jak chujowy ma PR szczur w porównaniu z pięknym PR-em szynszyli. No to nie jest to samo po prostu. I tak samo istnieją te dwie dziedziny. Jedna nazywa się ekonomia. Tak to kurwa ładnie brzmi. Ekonomia nauki, kurwa ekonomiczna. A druga dziedzina, która jest dokładnie tym samym, brzmi technika wróżenia z fusów kawy. A ja się i z tobą kurwa zgodzę. nic A ja się z tobą zgodzę, nie różni. Absolutnie. Nie różni. To jest dokładnie nie. To samo. Żaden ekonomista, poczekaj, jak go dokończę, żaden ekonomista niczego na świecie nie przewidział nigdy. Natomiast te koncepcje Friedmana, to wszystko, to działa super, ale w on nie odniesieniu przewidywał. do... Tak, Akurat nikt nie Friedman nie przewiduje. przewidywał. Bo on No akurat, właśnie. nie, to on jest, to akurat Friedman zawsze się uważał, był jednym z tych ekonomistów, tutaj źle trafiłeś, bo on uważał, że prognozy ekonomiczne powinny być publikowane na ostatnich stron gazet z... Tak, Kurz, on to powiedział, tak, to razem prawda. Z Horska, razem tak, z Horska tak, tak, dokładnie. Dokładnie, tylko no, ktoś mógłby zaoponować tutaj, powiedzieć, no nie, nie, ekonomia kojarzy się z jakąś matematyką, a teoria wróżenia z fusów niekoniecznie. Otóż nieprawda. Nie, dlatego przewidywanie to, co, to poczekaj, dokończę jakby wątek. To, co jest matematyczne w ekonomii, ma swoją także nazwę i rzeczywiście tam trochę matematyki jest, to jest ekonometria.
No tam jest rachunek macierzowy na przykład, ale znacznie ciekawsza, nieporównanie ciekawsza matematyka, jest bardziej zaawansowana, jest w teorii wróżenia spusów, dlatego że tam mamy teorię katastrof, tam mamy teorię dziwnych atraktorów, a to jest o wiele ciekawsze, o wiele bardziej rozbudowane. No i tak samo jest z naukami prawnymi. Jaka to jest nauka, że ktoś sobie wymyśli, to tak jakby powiedzieć, klasyfikacja narzędzi tortur, już nie mówimy klasyfikacja narzędzi tortur, tylko mówimy nauka torturowania. Nie, no, no ale kurwa, Piotrze, nauka torturowania z nauką. Nie, ale z nauką nie ma nic prawa. Wspólnego. Nauki prawne, no to jest w ogóle jakieś nieporozumienie totalne. Prawo jest o tyle dobre względnie, o ile nawiązuje do prawa rzymskiego, tak a propos. No wszystko, co wymyślono poza prawem rzymskim, to jest do dupy niepodobne. Natomiast tam jest jakaś elementarna logika, elementarna absolutnie logika i do tego czego się uczy prawników, słuchajcie. Uczy się logiki dwuwartościowej, formalnej, kompletnie nieprzydatnej w życiu. Jeżeli na podstawie logiki formalnej, dwuwartościowej sędzia ocenia, co jest logiczne, a co jest nielogiczne, no to ja już rozumiem, dlaczego kurwa jest tyle wyroków niesprawiedliwych i dlaczego tyle niewinnych ludzi siedzi w więzieniach. Nie, drogi Janku, jedno pytanie. Czy przestałeś wreszcie, no powiedz to otwarcie ludziom, prosto w oczy patrząc, czy wreszcie przestałeś bić, tłuc codziennie swoją żonę? To nie filozofuj. Tak albo nie. Proszę nie, bardzo. Czekamy na odpowiedź. Tak albo nie. To jest pytanie, to jest pytanie, które zawiera tezę i odpowiedź na nią brzmi następująco, że nigdy to jej. To jest pytanie, na które dwuwartościowo się nie da odpowiedzieć, bo cokolwiek powiesz, tak lub nie, zawsze to będzie oznaczało, że tłuczesz regularnie swoją żonę. Więc jeszcze gdyby to było oparte na logice wielowartościowej, gdyby to była naprawdę jakaś szkoła życia, ale powtarzam, ekonomia, wróżenie z fusów kawy, prawo stanowione, wymyślane, często na kolanie w Sejmie. No naprawdę, nie nazywajmy tego nauką. To nie ma nic wspólnego z nauką. Jeszcze tak sobie myślę, że w języku angielskim to jeszcze to lepiej widać, dlatego że żaden no, Amerykanin, Anglik nie nazwałby prawa science. No to jest nonsens. Natomiast nam się nauka kojarzy bardzo blisko z nauczaniem, z uczeniem się, z nauką w sensie siedzenia nad książkami i wpływaniem czegoś. Ponieważ nie widzimy subtelnej różnicy pomiędzy learning a science. W języku polskim to jest jedno i to samo. Nauka, no nauka, uczę się, nauczam i nauki prawne. To jest to samo. I dlatego to się ludziom pierdoli po prostu. I ludzie myślą, że no tak, taka poważna osoba. No poważna osoba, Pawłowicz, zajmowała się naukami prawnymi, a nie inseminacją krów rozpłodowych na polu, aczkolwiek do tego ona jest stworzona. Ona mi się kojarzy ze specjalistką, nie wiem jak się nazywa, cholera, zapomniałem, męski odpowiednik krowy, no byk, znaczy buchaj, tak, rozpłodowy. Buchaj. Ona jest świetna. Świetna to jest taki damski buchaj. Ona by prawdopodobnie dobrze oceniała, który byk jest bardziej rozpłodowy, który jest gorzej rozpłodowy. No tak, to jest to miejsce generalnie. Natomiast jeżeli ja bym angażował na miejscu naczelnika, czyli pospolitego posła, który jest w stanie zaangażować cały aparat represyjny państwa przeciwko niewygodnym sobie ludziom, no to gdybym był na jego miejscu, no tak, no gdybym był na jego miejscu, to rzeczywiście ja bym nie jedną taką Pawłowicz zatrudnił, ale kilkadziesiąt, żeby tylko moje szwindle, moje złodziejstwo, moje krętactwa, moje morderstwa także. Drogi Jarku, jak już tak nasłuchasz, masz duży cmentarz za plecami. Podobnie ty, Ziobro. Nie wybronisz się nigdy z tego cmentarza, na którym spoczywa już wielu twoich wrogów i za których będziesz odpowiadać. Będziesz odpowiadać głową. No, to myślę jest ważne, żeby to wiedzieli, bo skoro tak pilnie nas słuchają. I myślę, nawiasem mówiąc, taki znowu oksymoron mi się skojarzył. Wiesz co? No cholera.
Ostatnio z Tomkiem rozmawiałem przez telefon, o dupach rozmawialiśmy, wiesz, które są ciekawe, które są mniej ciekawe, czy tajki są lepszymi dupami, czy kmerki. No przecież zobacz, ci wszyscy, jacy oni są debile, zobacz, ci podsłuchujący agenci, ci kurwa po prostu kretyni. Przecież oni zamiast podsłuchiwać nasze rozmowy z Tomkiem, gdzie o dupach rozmawiamy, oni powinni głęboko analizować na ten program, który właśnie emitujesz. Oni powinni analizować każde zdanie, ponieważ być może coś między zdaniami, między wierszami delikatnie zasugerowałem, jakie dokumenty ujrzą światło dzienne, jeśli Tymochowicz zniknie, na przykład w niewyjaśnionych okolicznościach. Kurwa, nie wygrzebiecie się z tego. Ja jestem na ten moment dość dobrze przygotowany. Okej, natomiast co do pani Pawłowicz, no to jest żołnierz. Tutaj też chciałbym się przyznać do pewnej bezradności. Wiesz, jest takie fajne określenie na kretynów, którzy postawili na sterydy. No nie na intelekt, no ludzie mają wolną wolę w końcu. No Bóg dał wolną wolę, natura dała wolną wolę, wszystko jedno. I no, zamiast rozwijać mózg, żrą sterydy i rozumiesz, stają się takimi karkami. Karkami, kiedyś to były złote łańcuchy, teraz już nie ma tych łańcuchów, ale są te karki po prostu. No, Krystyna Pawłowicz jest żeńskim odpowiednikiem takiego karku. Tylko brakuje mi dobrego określenia. Znaczy, no oczywiście nie chciałbym, broń Boże, obrazić panią Pawłowicz, pani Pawłowicz, ale gdybym był niekulturalny, gdybym był nie stosował poprawności politycznej, wtedy bym użył określenia, no zwykły babsztyn, po prostu, ohydny babsztyn. Ale ja oczywiście tego nie użyję, bo jestem kulturalny. Ja powiedziałem w trybie warunkowym, gdybym był chamem, to bym tak powiedział, ale oczywiście tak nie powiem. Także nie, nie, pani Pawłowicz jest kobietą. Cholera, no bo pewności nie ma, ale, no, ale przynajmniej wizerunkowo mogłoby tak Jest, być. ona jest przede wszystkim, ja mam wrażenie, właśnie zepsuta do szpiku kości poprzez to, że ona świadomie przyjęła taką rolę właśnie hejterki. Mało kto chciałby być zapamiętany w taki sposób, w jaki zostanie zapamiętana ona, czyli nie przez jakikolwiek dorobek prawniczy, tylko poprzez bycie. No, fakt, że to jest bardzo wygodne życie, to jest, ona ma tam jakieś chyba nawet, nie wiem, czy nie ma jakieś obstawy biura ochrony, znaczy teraz coś, SOP, bo teraz była tam gdzieś chroniona, to było, wychodziło, że w czasie pandemii sobie spokojnie przebywała w jakichś ośrodeczkach, które akurat miały dyspensę na to, żeby przyjmować właśnie szychy z PiS-u. I ona sobie bardzo wygodnie żyje. Ja tutaj widzę właśnie taką dużą dozę cynizmu. Ja kiedyś wspominałem, że PiS taką rolę takich żołnierzy do zadań specjalnych, takich komandosów działających na rzecz pana prezesa tak naprawdę, oni to podebrali u Platformy Obywatelskiej, w której taką rolę zaczął pełnić Janusz Palikot, ale on chyba sam się wymyślił do tej roli. Ty pracowałeś z Januszem Palikotem, to być może znasz odpowiedź. Natomiast druga rzecz jest taka, że po tym jak Palikot poszedł na swoje, bo się wyplomował właśnie dzięki byciem takim, no przecież on genialnie zajmował całą scenę polityczną, a to ryj świni przyniósł do programu, a to wibrator przyniósł do programu. Po prostu wszyscy mówili o Januszu Palikocie, nikt nie mówił o czym innym, albo ogłosił to, co wszyscy wiedzą, bo to tylko właśnie ja myślę, że Jarosław, on mi zazdrości, że to mnie Jarosław Kaczyński pozwał, a nie jego, bo przecież on w programie Moniki Olejnik obwieścił światu, no prawdę znano, że Jarosław Kaczyński jest gejem i ma z tym problem. No i jego Kaczyński jakoś nie pozwał, mimo że to była Monika Olejnik. I w każdym razie po erze Palikota była era Stefana Niesiołowskiego, który też karnie tam robił, inicjował różne zadymy medialne. Zobacz, jak do tej pory skuteczną, no gdyby nie Tymochowicz, tak? Bo tutaj jakby nadzieli się na kamień. Ale zobacz, jak skuteczną metodą jest eliminowanie ludzi na bazie obyczajowych skandali, czyli na zrobieniu kogoś, no nie wiem, skrajnego seksoholika, jakim miał być Niesiołowski, z Tymochowicza zboczeńca. Zobacz, jak to jest chyba ich ulubiony w ogóle temat.
ulubiony temat i ulubiona fiksacja. Tak sobie myślę na marginesie. Natomiast no, dlaczego pani Pawłowicz jest mi bliska, chciałem ci powiedzieć. Bo to jest podobne nieszczęście rodzinne. Tutaj a propos tego podsłuchu i tych rzeczy też, o których mówiłeś, to jeszcze może być pokłosie tego, że moja rodzina dalsza, Zbyszkowa, uważa, że zniszczyłem już całkowicie karierę Mariuszka Błaszczaka, ujawniając kuzynostwo nasze, ujawniając, że pradziadek był Żydem, ujawniając wiele, a szykował się już na następcę Jarosława Kaczyńskiego. Także prawdopodobnie też tutaj jest presja służb nie tylko Kamińskiego, ale i być może mojego kuzyna. Kuzynie, zapraszam cię. Spotkać się to kurwa niespodzianek parę w tej Kambodży. Ale nieważne. Natomiast jest to problem rodzinny. Zobacz, Jacek Kurski, Jarosław Kurski, Tymochowicz, kurwa Błaszczak, Elżbieta Pawłowicz i ta nasza Pawłowicz od krów. No, to są jakieś takie parami chodzące nieszczęścia, zauważyłem. I dlatego ten problem rodzinny jest mi bliski, bo nie jest łatwo, ja po prostu empatycznie się utożsamiam z Jarosławem Kurskim. Ja się empatycznie utożsamiam z szanowną panią Elżbietą Pawłowicz, na którą spadło to nieszczęście i ona nie wie, jak się otrząsnąć z tego. Na mnie spadło nieszczęście pod tytułem Błaszczak i nie wiem, jak teraz będę mógł w przyszłości wyczyścić rodowe nazwisko mojej babci. No, są to nieszczęścia. Są to nieszczęścia. Może powinniśmy, słuchajcie, a może stowarzyszenie. Nie, stowarzyszenie, no kiedyś było tak promowane stowarzyszenie z umarłych poetów. Może byśmy zrobili stowarzyszenie upadłych rodzinnych wizerunków. To pani Elżbieto, zapraszam, Jarosławie, zapraszam, bo może takie grupy wsparcia zrobimy. Jak sobie radzić z traumą, bo to jest trauma, moi drodzy, z traumą zakały rodzinnej. No muszą być jakieś sposoby, na pewno Amerykanie coś wymyślili, no niemożliwe, żeby nie było na takiego sposobu. No ja przeżywam traumę po prostu. Nawiasem mówiąc, ta trauma jest wzajemna, bo oni, ci po drugiej stronie, czyli Jacek Kurski, czyli no, Mariusz właśnie, no myślę, że też podobną przeżywają traumę symetryczną, nazywając nas z kolei zakałami rodzinnymi. Także to jest potworne nieszczęście, słuchajcie, potworne nieszczęście, które dotyka, jak widzicie, wiele rodzin, nie tylko jedną rodzinę Kurskich, no nie jest tych przykładów więcej. Ale słuchaj, mamy, czy Krystyna Pawłowicz, to mnie właśnie ciekawi, bo to jednak jest mało jest przykładów ludzi, którzy się zdecydują robić z siebie takiego, no ona jest na tyle, chyba u ciebie coś, ona jest na tyle inteligentna, że ona dokładnie wie, w co gra. To jest taka cena, są takie sceny nagrane podczas jednej kampanii, ona tak żebrze o uwagę Kaczyńskiego, żeby on się z nią pokazał, żeby ją przedstawił. Ja mam wrażenie, że Kaczyński w końcu powiedział, no dobrze, pani Krystyno, to proszę, w takim razie jest taka rola dla pani, właśnie takiej osoby. To była taka rola, która dla większości ludzi okazała się nie do przyjęcia, czyli po prostu za dużą kasę robić z siebie jednak kogoś, kto po latach zostanie zapamiętany jako ten, który wyzywał Władysława Bartoszewskiego w 2014 roku, kto tak naprawdę porównywał, będąc sędzią Trybunału Konstytucyjnego, no po prostu używał słów powszechnie uznawanych za wulgarne na Twitterze. No ten Twitter jej, no to są takie rzeczy, no już porównywanie na przykład jakichś tam przeciwników politycznych do więźniarek obozu, do kapo obozu koncentracyjnych, no po prostu multum rzeczy kompletnie nie licujących z godnością, z powagą i ona ma świadomość, że będzie tak zapamiętana i ma to gdzieś, bo żyje jej się bardzo wygodnie.
Ma te 71 lat, gigantyczne pieniądze, jest sama w sensie takim, więc te dziesiątki tysięcy złotych, które zarabia, ta ochrona, to przecież te wszystkie rzeczy to pewnie mają wyliczone w pewnie posiłki też pewnie w trybunale wydają, więc to są naprawdę ogromne pieniądze, perspektywa ogromnej emerytury. Tu co prawda może się okazać, że będzie tak nie do końca, bo no ten Trybunał Konstytucyjny, czy Trybunał Kaczyńskiego, który ona reprezentuje, jak dobrze pójdzie, to w tym roku odejdzie w niebyt. No pytanie jest o to, czy ich uprawnienia będą emerytalne i finansowe względem nich będą w jakikolwiek sposób respektowane. To podejrzewam, że będą dwie szkoły. Jedna będzie mówiła, żeby im na święty spokój zapłacić, żeby siedzieli cicho, a druga będzie taka, żeby im po prostu nie dawać tego, bo to jest nagrodzenie uczestniczenia w bezprawiu, o którym jako prawnicy doskonale wiedzieli, że ten trybunał nie funkcjonuje zgodnie z prawem. I powiem tak, ja tylko przypomnę, że był kiedyś taką wersją beta. Profesor Pawłowicz była Nelly Rokita, żona Jana Marii Rokity, tylko problem polegał na tym, że Nelly Rokita po pierwsze nie miała tych tytułów naukowych, a po drugie ona się odpalała bez rozkazu. To znaczy robiła rzecz najgorszą, czyli po prostu... Była niesubordynowana, nie dało się nią zarządzać już, a Pawłowicz się da zarządzać, bo jest posłuszna. Ona jest tak, że wciskasz guzik, ja nie wiem, kto ma tam pilota do pani Pawłowicz i mówią, pani Krystyno, czas, aby pani coś napisała. I Krystyna podchodzi do tego i pisze jakieś tam rzeczy obrzydliwe i wszyscy się gotują, a pani Krystyna siedzi, popija winko czy tam coś innego i się... Ja nie jestem do końca pewien, czy przypadkiem to jest dobry tok rozumowania, bo zobacz, bo my niechcący, mówiąc o tym, że jest podstawioną, opłaconą osobą, takim no, niekoniecznie zderzakiem, ale takim plecaczkiem z ładunkami wybuchowymi, które mają być zdetonowane w odpowiednich momentach, ja nie jestem pewien, czy my niechcący nie nobilitujemy jej. Bo zobacz, to jest tak, jakbyśmy mówili następującą rzecz. To jest bardzo inteligentna osoba, która została wynajęta do tego, żeby tworzyć zamieszanie, świadomie zarządzać zamieszaniem, żeby ukrywać pewne rzeczy. Janku, a nie dopuszczasz takiej myśli do siebie, że ona może być po prostu potwornie głupia? Ale... Jakkolwiek to brzmi, bo jest taka teoria, słuchaj, teoria entropii mózgu. Wiesz, teoria, która mówi, no, że pewna równowaga w przyrodzie musi być zachowana. No jeżeli degradacja mózgu w rodzeństwie na przykład, w jednym przypadku się degradacja nasila, no to oznacza, że ten drugi z rodziny jest bardzo inteligentny. No, przepraszam, nie wskazując bezpośrednio Jarosław, Jacek, Dymochowicz, Błaszczak, prawda? Więc może taka zasada istnieje, może to jest degradacja zwojów mózgowych po prostu. Może ona zwyczajnie, my tutaj robimy jakąś skomplikowaną wiwisekcję, układamy to wszystko w jakąś logiczną całość, troszkę zbaczamy delikatnie w kierunku teorii spiskowej, a może ona jest po prostu głupia. I może to jest jedno, to jedyne zdanie. Wracamy do brzytwy Ockhama, którą tam skrytykowałeś. To jest teoria, która powstała, jest tradycyjnie wiązana z takim nazwiskiem Williama Ockhama, kolesia, który po prostu uznał bardzo dawno temu, że problemy należy rozwiązywać najprościej jak się da, żeby nie budować piętrowych rozwiązań, bo po prostu zwykle najprostsze wytłumaczenie jest najlepsze i ty właśnie teraz posługujesz się brzytwą Ockhama, czyli po prostu, że po co tam przypisywać Jarosławowi Kaczyńskiemu taką demoniczną sprawczość w wyszukiwaniu Pawłowicz. Znaczy ja ci powiem, że dlaczego ja się jednak skłaniam do mojej wersji, że ona jednak mimo wszystko jest takim żołnierzem zadaniowanym, co jednocześnie nie wyklucza twojej wersji. To znaczy, że ona jest
upośledzona sektorowo. To znaczy, jak sama kiedyś twierdziła, w wieku 65 lat plus osoby są zbyt stare do tego, żeby... To są jej słowa. Ona twierdziła, że należy po prostu obcinać ten wiek emerytalny, bo ona... im oczywiście chodziło o to, żeby wyrzucić sędziów Sądu Najwyższego jak najszybciej po prostu sądu. Natomiast nie myślała o sobie, no. Więc... To, co mnie osobiście najbardziej irytuje, rozumiesz, to taki syndrom neofity. Jak na przykład wychodzę gdzieś z sali i wiesz, zapalam sobie papierosa, to najczęściej podchodzi do mnie jakiś taki pieprzony neofita, który był palaczem przez 50 lat i robi mi kurwa wykład na temat szkodliwości palenia. No, mam wtedy mordercze instynkty. Po prostu ten, to jest gorszy niż faszyzm, naprawdę. Znaczy syndrom neofity jest czymś potwornym. Zobacz, ona pełniła, była bardzo aktywną socjalistyczną działaczką. Może ona po prostu jako neofitka tego socjalizmu musi po prostu skasować ten socjalizm w sobie, przynajmniej wizerunkowo. Może stąd taka nadaktywność jest. Myślę, że to jest bardzo, bardzo prawdopodobne, ale jest jeszcze coś. Dwa zjawiska psychologiczne, które chciałem zwrócić uwagę. Ten syndrom neofity, ale jeszcze coś. Coś, na co, co jest zadziwiające, że ludzie tego nie widzą. Coś, co bywa bardzo użyteczne dla wielu polityków, dla wielu reprezentantów korporacji, co namiętnie stosują, pogłębiając hipokryzję, wierząc w to, że nikt tego nie widzi. I rzeczywiście cholera to jest niewidzialne. Dla ludzi, znaczy ludzie to widzą i nie widzą tego. To jest coś niesamowitego. To znaczy widzą, przyzwyczajają się i im to nie przeszkadza. No ksiądz, prosty przykład. Ksiądz mówi o czystości, potrzebie bycia czystym w związku. Szanowanie rodziny, nie zdradzanie żony, tam te wszystkie przykazania. Po czym kończy mszę i sobie idzie kopulować na plebanie po prostu. I wszyscy to ze wsi widzą. No i piąte dziecko mu się kurwa urodziło. Pozdrawiam księdza Górka z Mazur. No tam te wszystkie kobiety, a propos księdza Górka, wszystkie kobiety mają mężów, nawiasem mówiąc. I ci mężowie w zasadzie, no ja z jednym z nich rozmawiałem. Ten się kurwa, chłopie. No i ten ksiądz jeszcze żyje? Ale nie, no widzisz, to ksiądz jest, no. No ksiądz, to wiesz, to dziecko święte. No ja pierdolę. No to okej, czyli jest coś, czego, co w ogóle nie trafia do mózgu ludziom. Dlaczego to mówię a propos Pawłowicz? No wyobraź sobie, że jest taki temat. Związki partnerskie. No czy legalizować, czy nie legalizować, czy nie. I pani Pawłowicz, która wychodzi, ja pamiętam doskonale ten moment, wychodzi i mówi, zauważmy, przede wszystkim, jak bardzo jałowe są takie związki. A poza tym, no, mówi Pawłowicz, jaki pożytek ma społeczeństwo ze związków partnerskich, gdzie nie rodzą się żadne dzieci. No to wzorem tego księdza kupującego na plebanii, zaraz po mszy świętej, chciałem zapytać panią, nie Elżbietę, tylko naszą panią Pawłowicz, przepraszam, ile dzieci pani spłodziła? No właśnie, to też mi... Pani życie nie jest jałowe? Czy pani zostawia po sobie jakikolwiek pożytek? W jej rozumieniu. Ja też powiem ci, że bardzo mnie to ciekawiło, bo Pawłowicz wypowiadająca się o tym, że życie kobiet, które nie mają dzieci, jest właśnie tutaj, że tworzenie związków, w których nie powstają dzieci, nie powstają nowi ludzie, jest właśnie jałowe i że to jest, tego jest, znaczy w ustach kobiety, która no nie ma dzieci, jest tego typu rzeczy, no mnie razi. Ja bym zachował tutaj pokorę. Podobnie Jarosław Kaczyński, który się wypowiada jako ekspert w tworzeniu warunków do rozwoju polskich rodzin, w sytuacji, kiedy jest zapamiętany i przejdzie do historii jako grabarz społeczeństwa polskiego, w którym rok do roku Polaków ubywało najwięcej w historii, w której prawie tam gigantyczna większość Polek, to są te szokujące badania z ostatnich tych... że ponad 60% Polek nie chce mieć dzieci. I te same Polki wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii i należą do czołówki
nacji, które mają potomstwo. No i tu wiadomo, o co chodzi. Jarosław Kaczyński, tworząc ten swój Naziland, bo to jest tak naprawdę, umówmy się, nie będę się tego ukrywać, to pan profesor Maciej Górecki, powiedzmy sobie, w pierwszym rzędzie to szokowało, ale potem jak człowiek się wsłuchał w to, jak on po prostu ładnie punkt po punkcie powiedział, dlaczego to jest partia faszystowska, neofaszystowska, która jest w ogóle w pewnym momencie farsą, dlatego że faszyzm był silny tym, że wprowadzali go ludzie młodzi i piękni fizycznie, tak w większości zdecydowanej, pomijając tam co po niektórych liderów. Natomiast chodziło o to, że to był kult siły, młodości, a u nas za... Również zdrowia przecież. Tak, ale u nas za wprowadzanie faszyzmu wzięli się panowie, po prostu to jest gerontokracja. Odporniacja. 73, 74 lata, 80-letnia pani Janina Gos, powierniczka tajemnic rodowych rodziny Kaczyńskich, trafia do Rady Nadzorczej PKN Orlen. No, przecież jak to wszyscy spekulują, że to są oczy i uszy Jarosława, że Jarosław będzie ją kontrolował. No na litość boską. 80-letnia pani nie będzie niczego kontrolować. Ona tam idzie po prostu po 100 tysięcy złotych, tam ponad 150 tam pewnie tysięcy złotych rocznej kasy po prostu za zasiadanie w Radzie Nadzorczej PKN Orlen. Coś tam może Jarosławowi przynieść i zażądać do tego, natomiast pomysł, że ona będzie kogoś kontrolować, no to jest naprawdę, ja patrzę jak się w ogóle w Polsce to dziennikarstwo się już odrealniło od wszystkiego, no bo przecież w normalnym państwie, gdybyśmy mówili o wolnych mediach, to za ten numer, który oni odstawili z paliwem, gdzie po prostu pokazali w biały dzień, że windowali ceny paliwa przez praktycznie cały rok 2022. Myśmy o tym oczywiście mówili, natomiast są piękne wyliczenia, które mówią, że ten gigantyczny zysk Orlenu jest wprost po prostu ukradziony z naszych kieszeni. No to było intuicyjnie oczywiste, ale pojawił się człowiek, który to wyliczył, te wyliczenia są znane, powinni dostać karę 16 miliardów złotych i uwaga, po zapłaceniu tej kary do budżetu mieliby zysk taki, jaki mieli w latach poprzednich, czyli 16 miliardów złotych. Kilka procent punktów procentowych inflacji, bo wyższe ceny paliwa przekładają się na ceny towarów praktycznie wszystkich w okresie i to jakoś wszystko umyka. Słuchaj, właśnie w gąszczu jakiś wrzutek pani profesor Pawłowicz. Czy ona jest głupia? Ja myślę, że ona głupieje na starość. To znaczy, że ta liczba komórek nerwowych po prostu jej obumiera pewnie, jak sama stwierdziła, że po 65 nie należy już ludzi dawać na funkcję, to w jej wypadku to po prostu działa tak. Mi kiedyś ktoś powiedział, że alkohol sprawia, że ludzie popełniają więcej błędów, ale mniej się nimi przejmują. Ja bym powiedział, że pani profesor Pawłowicz działa właśnie jak taki człowiek coraz bardziej narażony. Tutaj bardzo, bardzo się buntuje coś we mnie, jak mówisz, tytułujesz się pani profesor. No dobrze, to jest pani doktor habilitowany. Tak czy owak, faktem jest, że do tej pory, zauważ, mówiliśmy dość frywolnie na temat pani Pawłowicz, cokolwiek słowo frywolnie miałoby w praktyce oznaczać. Ale sprawa jest w pewnym jednym punkcie, myślę, że jednak dosyć poważna. I tutaj należałoby o jednej sprawie związanej z panią Pawłowicz jednak powiedzieć bardzo poważnie, bez nawet sarkazmu. Myślę, że to jest szerzenie mowy nienawiści. Jeżeli Pawłowicz się do czegoś przyczyniła w dużym, znacznym stopniu, to właśnie do tego, żeby szerzyć mowę nienawiści, żeby mowa nienawiści stała się mową powszechną. To jest w pewnym sensie nie leksykalna zbrodnia, to jest zbrodnicze działanie dosłowne. Dlatego, że słowo ma taką moc, że czasem słowem się staje. Słowa to nie są jakieś ogryzki rzucone gdzieś na śmietnik. Słowa kiełkują. Kiełkują w głowach innych ludzi. Od słów rodzi się zbrodnia.
I myślę, że największą zbrodnią, już tak poważnie mówiąc, Pawłowicz, jest to, że stała się ona reprezentantką, żeńską reprezentantką pisowskiej mowy nienawiści. I to jest chyba najtrudniej będzie wybaczyć. Ja analizując sobie dostępne materiały, bo może ty wiesz coś więcej, ale analizując sobie dostępne materiały, zadałem sobie pytanie, czy ja mogę, czy ja będę mógł o tej w sumie kobiecie, chociaż nie jestem pewien, powiedzieć cokolwiek dobrego. Bo wiesz, bo też pamiętaj, Janku, że tracimy wiarygodność, jeśli nie widzimy nic dobrego, a w najgorszym mordercy seryjnym, w najgorszym psychopacie, pamiętaj, że zawsze jest jakieś ziarenko dobra. Przepraszam, tak trochę misyjnie zabrzmiałem teraz, ale naprawdę w to wierzę. Więc żeby być wiarygodnym, pomyślałem sobie, będę szukać, a znajdę. Będę szukać dotąd. I tutaj bardzo mi przyszedłeś z pomocą, czy sam sobie przyszedłem z pomocą, opóźniając nasze nagranie programu o tam jeden czy dwa dni, bo pomyślałem sobie, jakie to szczęście. Mam kolejne dwa dni więcej, a może coś znajdę. No i znalazłem, słuchaj, i znalazłem dwie rzeczy. Dwie rzeczy niebywale cenne i dobre. Właśnie dzięki pani Pawłowicz, jakby pomijając już kwestię tych wszystkich złych rzeczy, bo jakby Boguś Linda powiedział, dobrze, Tymochowicz powiedział, że może ona po prostu głupia jest i to jest wszystko. Boguś Linda powiedziałby inaczej. Nawiasem mówiąc, pozdrawiam Bogusia, wiem, że ogląda nasze programy i jest zachwycony. Także Boguś, dla ciebie i dla żony wszystkiego dobrego. Powiedziałby, to zła kobieta jest po prostu. I Boguś miałby rację, to jest zła kobieta. I tego nie trzeba nikomu tłumaczyć, ale teraz wróćmy do tych dobrych rzeczy. No otóż dwie znalazłem, dwie, po długich poszukiwaniach. Wszystko wskazuje na to, że ona rzeczywiście długi czas, stosunkowo długi czas opiekowała się, tak jak potrafiła, swoimi rodzicami chorymi na nowotwór. Znaczy nie oddała ich do szpitala, nie oddała do przytułka, nie zrzuciła wszystko na swoją siostrę, ale rzeczywiście są informacje mówiące o tym, że jeżeli to są informacje prawdziwe oczywiście, że bardzo ofiarnie się nimi opiekowała podczas gdy chorowali obydwoje zresztą, to znaczy zarówno pan Leon, jak i pani Krystyna z domu Gawrońska na nowotwór. No, to mogłoby być taką rysą w tym idealnym kształcie złej kobiety. Chociaż z drugiej strony, no w najgorszej kobiecie nawet, jest to ziarenko dobra, które pani Krystyno, jeśli pani nas ogląda, proszę pamiętać, że Tymochowicz jest tym, który w duecie z Jankiem, tym, który jednak to ziarenko dobra znalazł dla pani. Mam nadzieję, że to będzie... Ja dorzucę drugie ziarenko dobra, to jest opinia prawna. A, jednak. Opinia prawna. Ale poczekaj, tylko dokończę. To może być istotne, słuchaj, Janku, to może być kluczowe, jeżeli nie porwą z Azji, w jakiejś skrzyni przywiozą, rozumiesz, do Polski otumanionego i będę w jakimś procesie teatralno-fasadowym brać udział. Kto wie, może to ziarenko dobra pani Pawłowicz może być minimalnym środkiem łagodzącym, że zamiast 35 lat albo do żywocia bezwzględnego, może jednak dostanę tylko 30, bo sędzia się dopatrzy i we mnie ziarenko dobra, jeśli chodzi o PiS, że pochyliłem się nad ziarenkiem PiSu czymś dobrym. Druga rzecz natomiast, która jest pozytywna, niebywale, to pani istotny wkład pani Pawłowicz w to, że dzięki niej już nikt nie będzie wątpić przez długie lata w to, że wykształcenie nie ma nic wspólnego z debilizmem, że można być po studiach, że można być doktorem habilitowanym i być skończonym chamem, debilem.
To jest wielka zasługa, dlatego że zobacz, te tytuły naukowe robiły kociołki z mózgu. Ludzie myśleli, nie, no kurwa, to nie może być debil, doktor habilitowany. Dzięki Krystynie Pawłowicz wiemy, że może. Może jak najbardziej. I wykształcenie tu nie ma nic do rzeczy. I tu cześć i chwała pani Krystynie, może z tą cześcią. To przesadziłem, bo to chyba jak ktoś zejdzie, tak, to się mówi cześć i chwała mu, czy. Nie, cześć jego pamięci. No więc ja już zawczasu mówię cześć pamięci pani Pawłowicz za to, że tak duży wkład ma w deprecjonowanie wszelkich tytułów naukowych, bo dzięki niej wszelkie tytuły naukowe czy pseudonaukowe już wiemy, że są nic nie warte. I Tymochowicz, który nie ma formalnie żadnego dyplomu, Tymochowicz, który nie ma wykształcenia, no, nie musi być poniżany z tego powodu, bo tyle samo debili jest wśród tych, którzy cokolwiek skończyli. No, tak to wygląda. Przepraszam, bo teraz być może po was wcześniej przyjdą, bo jednak jesteście bliżej. To jaki będziesz miał, Jesteśmy, jaką słuchaj, będziesz jesteśmy. miał ziarenko łamujące wyrok, powiedz. Nie, bo wiesz, tobie też Ja nie mam tak. zamiaru, ja nie będę współpracował, wiesz, natomiast ja mówię, że jedynym ziarenkiem dobra, które widzę w Krystynie Pawłowicz, to jest ta opinia prawna z 2007 roku, w której ja mam takie, ja nie mam wiedzy, ale mam takie dziwne wrażenie, że, bo ja widziałem dużą niechęć w Platformie Obywatelskiej, żeby nie wiedzieć czemu, żeby ukarać ich. I to się zemściło. Ta niechęć do tego, żeby ich ukarać za lata 2006-2007, bo tam było mnóstwo rzeczy, mnóstwo tych operacji, no właśnie między innymi ta, za którą zostali skazani, ale to nie było wszystko. Analogiczna akcja, która była przeciwko Andrzejowi Lepperowi prowadzona, była też prowadzona przeciwko Romanowi Giertychowi, tylko tam nie zdołali niczego sklecić po prostu. Tam po prostu okazało się, że mieli tam bardzo wysoką urzędnika uplasowanego w MEN-ie. Natomiast nie udało im się tego połączyć, to znaczy nie udało im się opowiedzieć żadnej historii, którą oni po prostu polowali na ludzi, chcieli mieć ich tych wszystkich ludzi zahakowanych. Tego było naprawdę dużo i Platforma Obywatelska, znaczy z jednej strony to oddała tą kontrolę nad prokuraturą, no to się niby chwali, natomiast zanim oddała, to jeszcze były te 2 lata jednak rządów tego starego układu z polityczną prokuraturą, z politycznym zwierzchnictwem i nie było woli politycznej, żeby rozliczyć. A ta wola była naprawdę, no to powiem w ten sposób, no Ziobro, no sprawa Blidy, to wystarczy tylko obejrzeć film Sylwestra Latkockiego w tej sprawie, żeby wiedzieć o tym, że no, to nie wygląda dobrze i to są te rzeczy, które widać było gołym okiem bez wiedzy służb specjalnych. No przecież tam były, na przykład obecny szef CBA Stróżny był facetem, który został złapany na kłamstwie w sprawie Blidy przed komisją. Też nie poniósł żadnej odpowiedzialności za to, dostał za to nagrodę w postaci szefostwa CBA. Mamy wielkie, wielkie zaszłości, że pobłażliwość właśnie dla PiS-u zaowocowała tym, że mamy to, co mamy, to znaczy kolesie, którzy nie poszli siedzieć za pierwsze przestępstwa. Ja sam pamiętam, zresztą w 2009 roku stałem się obiektem ataku CBA jako szef urzędujący TAJU. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na blachach ABW próbowali przesłuchiwać ludzi związanych ze mną, polowali na nich, no jak byli powiedzmy w słabym stanie, żeby znaleźć jakiś hak, który umożliwiłby im, bo po prostu, no ja byłem wyjątkowo dolegliwy dla PiS-u jako szef telewizyjnej agencji informacyjnej, więc szukali jakiegoś lewara. Więc to jest taka władza, to jest władza bezpieczniacka, to jest władza haków. To są kolesie, których rządy są oparte na szantażu, na groźbach, na używaniu instytucji państwa i przede wszystkim narzędzi inwigilacji. Oni po prostu poruszają się świetnie w puszczaniu plotek, pomówień, czyli właśnie na przykład jak koleś na przykład jest niedolegliwym dla nich dziennikarzem i ma kochankę, albo bo nie daj Boże kochanka na przykład, a jest facetem, który uchodzi za hetero. No to go łaps, biorą i go po prostu mówią do niego, to albo twoja żona się dowie, albo twoja tam, Dokładnie.
I tak, i tak jesteś nasz. Albo dajemy na przykład żonie dyrektora ważnej stacji radiowej, dajemy na przykład fuchę w dużej spółce Skarbu Państwa i dzięki temu dyrektor siedzi i pilnuje dla nas anteny i wydaje się, że po prostu wydaje się po prostu, że nic innego się w tej sprawie nie dzieje. Czyli, że po prostu siedzą i tak właśnie na miękko po prostu trzymają, kontrolują cały rynek. Szanowni Państwo. No, niestety chciałbym powiedzieć, że jest rzecz bardzo też przygnębiająca, którą może warto ujawnić. A mianowicie nie byłbym tak wielkim optymistą, jeśli chodzi o elektorat, jeśli chodzi o wyborców, że nagle się odwróci od nich. Okazuje się, że elektorat PiS-u generalnie w ogóle się nie interesuje ani trybunałami konstytucyjnymi, ani w ogóle prawo ma w dupie, sądzi, że to ich nie dotyczy. Elektorat też nie za bardzo jest wrażliwy na afery wszelkiego typu. Myślę, że istota rzeczy jest w rozdawnictwie. Istota rzeczy jest tylko w populizmie i w tym, ile ja dostanę, czy złodzieje się ze mną podzielą. Bo dobry złodziej to ten złodziej, który się dzieli. Zły złodziej to ten, który się nie dzieli. Więc PiS może być największym złodziejem tego świata. Ale nieważne, jeżeli się podzieli, to jest dobry pan. I obawiam się, że to zaważy na kolejnym zwycięstwie PiS-u. Uprzedzając to, chciałbym dać wskazówkę opozycji, której nie będę jednoczyć, bo nie mam takich planów, nie mam w ogóle żadnych planów politycznych. Tak ci to nic nie natomiast pomoże, i tak po ciebie przyjadą. No właśnie, właśnie tak, ale i tak nie mam planów politycznych. Natomiast no mogę dać wskazówkę nieodpłatną opozycji. Wystarczy, że powiecie OK, nie tylko nie będziemy likwidować 500+, ale damy wam o 1000 zł więcej niż wam PiS obieca, na przykład. I znowu będziecie tym dobrym panem. I nikt nie będzie mówić o tym, że coś kradniecie, że ukradliście w przeszłości. Nie. Chodzi o to, że elektorat wie jedno, że ma dostać za nic najchętniej jakiś ochłap. I im więcej, tym lepiej. Pójdzie za tym złodziejem, który zaproponuje więcej. Ja wiem, co ty powiesz teraz, że grozi nam syndrom wenezuelski natychmiast, że grozi nam syndrom grecki. Janku, tak, prawdopodobnie, ale być może to jest tak w życiu, jak w alkoholizmie. Może życie jest podobne do alkoholizmu. Może naprawdę jest. Odbić trzeba zejść na samo dno. Właśnie, właśnie. Dokładnie. Państwu, moim Państwa gościem był Piotr Tymochowicz, a teraz Piotrze, jak zwykle, parę słów o Twojej stronie, o programach, które prowadzisz, gdzie się można zapisać. Za $10 można zyskać dostęp do Twoich programów. Tylko gwoli dowcipu powiem. No. Jeden z polityków, z którymi rozmawiałem, powiedział, kiwając głową: Panie Piotrze, nas pan nie musi czarować. My wiemy, co pan robi. Pan założył partię, pan zakłada partię polityczną, Fiulogos. No, kurwa nie. Możecie być spokojni. Fiulogos nigdy nie będzie żadną partią polityczną. Tylko tyle chciałem powiedzieć. No dobrze, to powiedziałeś poprzednio, że się można nauczyć charyzmy z twoich zajęć. Czego jeszcze oprócz charyzmy można się nauczyć? Tego, co jest najważniejsze w XXI wieku, a najważniejsza jest umiejętność komunikowania się, błyskawicznego rozwiązywania wszelkich konfliktów, porozumiewania się tak, żeby budować pozytywne, jak najlepsze relacje z innymi ludźmi, nawet z pisowcami, obojętnie. Również i skanik osobowości. Jak w ciągu 2-3-4 sekund rozpoznać wszystkie słabe strony danego człowieka, wszystkie mocne strony danego człowieka i wykorzystać na przykład w negocjacjach czy w czymkolwiek. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był Piotr Tymochowicz, a jeszcze polecę Historia Ekspert. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów, a tutaj w numerze parę dobrych, naprawdę mocnych tekstów. Śmierć Piłsudskiego, o tym, że dyktator polski zmarł na kiłę, co
było wstydliwe, no bo wiadomo, jak się kiłę nabywa, no nie dzięki cnotliwemu życiu, więc to ukryto, szczególnie, że ostatnie lata oznaczały, że wariactwa Piłsudskiego miały podłoże chorobowe, czyli krótko mówiąc, kiła w ostatniej fazie atakuje mózg. Nabici w powstanie styczniowe, tutaj z kolei krytyka słuszna najgłupszego powstania w Polsce do czasu powstania warszawskiego i do czasu powstania Jarosława Kaczyńskiego z kolan, a także Szwedzi gorsi od Hitlera, o tym, że Polska tak naprawdę wyszła jako zombie po potopie szwedzkim w XVII wieku, tak naprawdę to był taki przedsionek rozbiorów. Mało osób o tym wie, ale pierwszy traktat rozbiorowy Polski podpisano właśnie w czasie trwania potopu, tylko nie wszedł jeszcze w życie. Ale Polska po potopie szwedzkim straciła 1/3 ludności, ogromny majątek, więcej niż straciliśmy za czasów okupacji sowiecko-niemieckiej w latach 39-45. I na koniec, Piotrze, pytanie, kto popał Pawłowicz? Słuchaj, ja mam taki pomysł, żeby zaskoczyć się. Ryszard Terlecki, czyli człowiek... Wiele, który się w życiu więcej nawąchał. Były chłopak Kory. Co on robi w PiSie? Czy to jest... Tak, bardzo ciekawe. Bardzo inteligentny facet. Jeden z nielicznych PiS ludzi, którzy weszli ze swoim IQ w PiSie i zostali. Reszta zawiesiła przed wejściem. Ale skrzywdzony. Bardzo mocno skrzywdzony. No właśnie, to o tym porozmawiamy. Ryszard Terlecki będzie naszym bohaterem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.